Strzała! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Combat.pl. Skoro są strzały, to musi być też łuk. A dzisiaj będzie nawet nie jeden. I zrobię Wam taki wstęp do jakże pięknej dyscypliny, jaką jest łucznictwo. Zapraszam do oglądania. Ciężko jest mówić o łukach, nie znając ich budowy i takich podstawowych parametrów. Osoby, które szukają swojego pierwszego łuku w sklepach internetowych, mogą zetknąć się z danymi typu funty, cale, czy nie nasze jednostki metryczne, a dodatkowo są jeszcze jakieś inne nieznane parametry. Jak się w tym gąszczu odnaleźć i wybrać swój pierwszy dobry łuk? Więc proponuję zacząć od podstaw, czyli budowy łuku, żebyście potem wiedzieli, o czym będzie mowa. Parafrazując tą definicję konia w dawnych encyklopediach, łuk jaki jest, każdy widzi. Czyli mamy cięciwe, majdan, ramiona, na końcu ramion są takie gryfy, które mają właśnie takie wyrzeźbienia podcięciwe. No i generalnie to jest wszystko. Oczywiście jeśli łuk jest bardziej skomplikowany, to dochodzą inne akcesoria, inne jakieś tutaj cechy, ale to jest podstawowa budowa łuku. Łuki posiadają dwa podstawowe parametry. Długość łuku i siła naciągu, a właściwie waga naciągu, która często wyrażona jest w funtach, LBS-ach. W opisach oczywiście też możecie spotkać nazwy w naszych jednostkach, czyli kilogramy, jeśli chodzi o wagę naciągu, czy siłę naciągu, czy długość w centymetrach. Ale też chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, jeśli są funty, to żebyście sobie po prostu przeliczyli. Na przykład 10 funtów to jest jakieś 4,5 kg. Długość łuku mierzona jest od gryfu do gryfu przy napiętej cięciwie. Natomiast siłę naciągu mierzy się specjalnymi wagami w takiej pozycji, czyli pozycji napiętego łuku. No i tutaj pojawia się trzeci parametr, czyli właśnie długość naciągu. I to jest właśnie ten parametr, który mierzy się przy pełnym naciągnięciu od majdanu do środka cięciwy. Dobierając łuk dla siebie, czy na przykład dla swojego dziecka, powinniśmy kierować się parametrem siła naciągu. Dla dzieci te łuki zaczynają się tak mniej więcej od 10 funtów, czyli to jest właśnie naciąg około 4,5 kg. Chłopcy na przykład, trochę starsi, to może być 15 funtów, młodzież 20-25 funtów i tak dalej. Powyżej 25 to już zaczynają się łuki dla dorosłych. Wiadomo, że każdy z nas jest inny, więc żeby wybrać łuk o takiej właściwej sile naciągu dla siebie, trzeba go po prostu wziąć do ręki i napiąć. I oczywiście przytrzymać trochę. Jeśli napniemy go i czujemy, że on naprawdę jest dla nas za mocny, nie jesteśmy w stanie tych kilku sekund go chociaż utrzymać, to znaczy, że taki łuk jest dla nas trochę za silny. Natomiast długość łuku jest takim parametrem trochę umownym, ponieważ są długie łuki, które niekoniecznie są bardzo mocne i są też bardzo krótkie łuki, które bardzo ciężko będzie napiąć, więc tutaj ten parametr jest taki troszeczkę umowny. Na pewno trzeba zwrócić uwagę, jeśli kupujemy łuk dla dziecka, że nie był po prostu za długi, żeby ten gryf dolny gdzieś tam nie zahaczał o podłoże. Ważnym parametrem jest długość naciągu, w którym łuk osiąga swoją optymalną siłę. I tutaj zależy, gdzie macie ten swój indeks, czyli miejsce, gdzie kotwiczycie właśnie rękę. Czy to jest bardziej tutaj przy brodzie, czy bardziej trochę dalej. To wszystko zależy od Was, jak to sobie dobierzecie. Jeśli sklep podaje długość naciągu, to możecie sobie w domu zmierzyć, ile to jest w Waszym przypadku i wtedy będziecie mieli już jako takie pojęcie, jak to u Was wychodzi. W takim razie przejdźmy do rodzajów łuków. I przyjęły się takie trzy podziały w zależności od dobranych parametrów. Oczywiście to jest umowne, ale mniej więcej będzie to wyglądało tak. Pierwsze łuki to są takie tradycyjne, drewniane. Następnie mamy klasyczne, sportowe. I trzeci rodzaj to są łuki bloczkowe. Mam dzisiaj kilka przedstawicieli łuków różnych typów, dlatego pokażę Wam ten podział na przykładach. Łuki tradycyjne, drewniane. No i jak sama nazwa wskazuje, wykonane są z drewna. To niekoniecznie musi być jeden kawałek tego samego drewna. One mogą być też klejone ze sobą, na przykład tak jak ten łuk. I ramiona wykonane są z drewna bardziej elastycznego, a majdan z bardziej twardego. Dawniej łuki tradycyjne były wykonywane przeważnie z jednego kawałka drewna, na przykład z jesionu.
ale teraz też się produkuje takie łuki. Bardzo często używają ich na przykład ludzie zrzeszeni w różnych bractwach rycerskich, którzy odtwarzają jakąś tam daną epokę. Pierwszy łuk to tak zwany hunter, jest to łuk zaliczany do łuków tradycyjnych. Mamy majdan twardy, wykonany z twardego drewna i oczywiście te ramiona są bardziej elastyczne. I jest to łuk tak zwany recurve, czyli refleksyjny. Jego nazwa pochodzi od tego, że te ramiona są takie mocno zakrzywione i w momencie strzału nadają jeszcze większą dynamikę lecącej strzale. Jest oczywiście taka półeczka na strzałę. Ten majdan jest fajnie wyprofilowany pod rękę. Jest to bardzo fajny łuczek. No, ma swoją wagę. Jak trochę z niego postrzelam, to muszę sobie odpocząć. I mój drugi łuk, też tradycyjny, jest to taki łuk koreański. Dużo krótszy od tego pierwszego, co nie oznacza, że jest to łuk dla dzieci, ponieważ ma swoją wagę i definiuje go jako łuk dla osób dorosłych. Drugą kategorią łuków są łuki klasyczne sportowe. I ta kategoria jest dosyć szeroka, to znaczy łuki mogą być wykonane z różnych materiałów, na przykład majdan może być aluminiowy, może być kompozytowy, ramiona no, muszą być wykonane z jakiegoś elastycznego materiału, jakieś włókno szklane na przykład. Często w takich łukach ramiona są dokręcane, tak jak w tym przypadku, do majdanu. W takich łukach sportowych, klasycznych, wykorzystuje się dodatkowe akcesoria, na przykład celowniki, dokręcamy jakieś kołczany czy obciążniki, po to, żeby nam po prostu pomagało to przy strzelaniu. W naszej ofercie mamy dużą gamę łuków dla dzieci i dla młodzieży. I oczywiście takie łuki są odpowiedniej sile naciągu. Tu jest na przykład taki łuk dla młodzieży. On będzie miał jakieś, nie wiem, 15, maksymalnie 18 lbs-ów, funtów naciągu. Bardzo fajny łuk. Tutaj ma te ramiona ma odkręcane. Mamy kołczan, jest podstawka na strzałę. Widzę, jest też możliwość dokręcenia jakiegoś celownika. Więc dla młodzieży taki łuk jest naprawdę bardzo fajny. A tutaj na przykład jest łuk bloczkowy. Do bloczkowych jeszcze przejdziemy, ale tutaj pokazuję. Są takie bloczki. Jak widzicie, odpowiednio bardzo mały łuk. No i to jest łuk typowo dla dzieci. I została nam ostatnia kategoria, czyli łuki bloczkowe. Te łuki mają zdecydowanie najwięcej elementów i najwięcej akcesoriów można do nich dokręcić. Ich nazwa pochodzi właśnie od takich bloczków, które w niektórych łukach są okrągłe, mogą być też takie bardziej, powiedzmy, jajowate. I tego typu łuki mają naprawdę różne kształty w zależności od producenta. Mogą być tego typu, mogą być te ramiona, mogą być tak bardziej pod takim kątem. Przeważnie w łukach bloczkowych majdan, czyli ta część nieruchoma, wykonany często z jakiegoś aluminium, jest dużo dłuższy od ramion. Te bloczki fachowo nazywają się kamami. Czyli mamy dwa kamy, które posiadają taką regulację. Zaraz Wam powiem, o co chodzi z tą regulacją. Na te kamy nawinięta jest cięciwa, ale też takie specjalne kable, które tutaj chodzą na takiej prowadnicy. Podczas naciągu cięciwa ugina ramiona i dodatkowo powoduje obrót kamów, nawijając się na nie. Łuki bloczkowe posiadają cechę, której nie mają inne łuki. Jest to taki parametr o nazwie let off. Oznacza on siłę, jaka jest potrzebna do utrzymania łuku napiętego. Czyli o, ten moment. Parametr let off oczywiście jest różny w zależności od tego, jaki łuk bloczkowy posiadamy, ale często jest to jakieś 75%, co oznacza, że dla łuku o sile, powiedzmy, 60 lbs-ów, to będzie jakieś 15 lbs-ów, czyli 1/4 tych 60. Czyli 15 lbs-ów oznacza, że z taką siłą trzymamy ten łuk napięty, ale żeby go napiąć, musimy użyć 60 lbs-ów. I dzięki temu możemy taki napięty łuk trzymać znacznie dłużej niż łuk klasyczny. Możemy dłużej celować, nie męcząc się tak bardzo. Łuki bloczkowe przeważnie posiadają możliwość dostosowania długości i siły naciągu do strzelca. Odbywa się to właśnie za pomocą tych kam. Czyli tutaj mamy takie kółko, przykładowo akurat w tym łuku bloczkowym, gdzie mamy 21 cali do 29 cali. To jest właśnie długość naciągu. 21 to jest najmniejsza długość naciągu, 29 największa długość naciągu. Natomiast regulujemy siłę naciągu
takiego łuku bloczkowego poprzez dokręcanie albo odkręcanie tych śrub, które trzymają ramiona. Warto też wspomnieć o tym, że siła naciągu zmienia się wraz ze zmianą długości naciągu. Czyli przy 21 cali, czyli najmniejszej długości naciągu, siła łuku będzie niższa niż przy 29 calach. I tak jak wcześniej wspomniałem, do łuków bloczkowych jest chyba najwięcej akcesoriów. I tutaj powiem Wam, że one są wręcz, niektóre z nich są wręcz wymagane. Na przykład mamy takie podstawki na strzały, są różne podstawki. Akurat tutaj w komplecie, to jest cały komplet, mamy taką podstawkę, to jest tutaj takie sztuczne włosie. Mamy różnego rodzaju celowniki. W tym przypadku to jest taki celownik, on jest oczywiście w pełni regulowany. Mamy kołczany, tu jest taki, to jest do redukcji tych drgań, taki tłumik na cięciwie. A też w tym łuku bloczkowym mamy takie tłumiki na ramionach. To są takie z takiej miękkiej gumy elementy. W łukach bloczkowych niezbędnym elementem są takie specjalne spusty. Tak to wygląda. One mogą mieć różne kształty. Ja akurat mam taki klasyczny spust, ponieważ nie naciągamy cięciwy tylko palcami. W łukach bloczkowych tego nie robimy. Do tego służą właśnie takie spusty i te szczypczyki, akurat tutaj mamy taką pętelkę, nakładamy na tą pętelkę i ciągniemy całym ramieniem. Po naciśnięciu tego spustu pada strzały. Oczywiście ja tego nie będę robił, ponieważ nie można strzelać na sucho. I podsumowując, łuki bloczkowe ze względu na swoją konstrukcję są znacznie mocniejsze i też często celniejsze od tych łuków klasycznych. Oczywiście to wszystko zależy od strzelca. Wydaje mi się, że mniej czasu zajmuje nauka takiego celnego strzelania z łuków bloczkowych. I pokuszę się o stwierdzenie, że tego typu łukom bliżej jest do broni palnej niż do klasycznych łuków. Dlaczego? Ponieważ mają celownik, mają spust, więc coś w tym jest. Co do strzału, no tutaj nawet bardziej niż w przypadku łuków nie mamy takiego oczywistego podziału, że tego typu strzały są do takiego łuku, a tego do innego. Natomiast budowa jest przeważnie podobna. Jest strzała, mamy promień strzały, mamy lotki, mamy nasadkę i na końcu jest grot. Grot przeważnie jest stalowy. Promienie mogą być drewniane. Mogą być wykonane z włókna szklanego. Mogą być wykonane z aluminium albo, tak jak tutaj, włókna węglowego. Lotki mogą być przeważnie z jakiegoś tam tworzywa, tu jest jakaś guma, a mogą być też z tradycyjnego pierza ptasiego. Natomiast nasadki przeważnie są z jakiegoś tam plastiku. Doświadczeni strzelcy wybierają strzały według dwóch parametrów, czyli długość strzały i tak zwany spin, czyli giętkość strzały. Jeśli chodzi o długość, to chodzi o to, żeby przy pełnym naciągu strzała nie wystawała za bardzo poza majdan. A jeśli chodzi o dobór samych strzał do łuków, to tak jak powiedziałem, tutaj nie ma jakiejś tam wielkiej reguły, ponieważ z łuków tradycyjnych rzecz jasna możecie strzelać ze strzał drewnianych, które mają lotki z pierza, ale też niekoniecznie, ponieważ można równie dobrze strzelać z takich nowoczesnych strzał, które mają promień wykonany z włókna węglowego i lotki też mogą być syntetyczne. Natomiast strzały aluminiowe często mają możliwość odkręcania tych grotów i stosowania różnych typów, na przykład jakichś takich grotów do polowań. One są przeważnie dużo sztywniejsze niż, mówimy oczywiście o promieniach, są sztywniejsze niż strzały drewniane, czy z włókna szklanego, czy węglowego i stosuje się je do mocnych łuków bloczkowych. A jeśli chodzi o akcesoria, no to teoretycznie łuk i strzały wystarczą do dobrej zabawy, ale ważne jest też bezpieczeństwo. Czyli ważne jest coś takiego jak karwasz. Jest to taka osłona przedramienia. Tutaj ją zakładamy, zależy czy jesteśmy lewo czy praworęczni. Jeśli jesteśmy praworęczni, to zakładamy ją na lewej ręce, przeważnie od tej wewnętrznej strony. I w momencie, kiedy puszczamy cięciwę, ona uderza nie o nasze przedramię, tylko właśnie o ten karwasz i nie robi nam tutaj brzydkiego siniaka. Karwasze też mogą być wykonywane z takiego tworzywa, mogą być też z jakiejś tam skóry naturalnej. To już wszystko zależnie od tego, co kupicie. Ochroną, można powiedzieć, jest ochrona na palce, ponieważ jak stosujecie mocne łuki, to po jakimś czasie te palce Wam się tutaj męczą. Więc wymyślono coś takiego, jak takie, takie skórki podcięciwe. Tak to wygląda. Zakładamy na kciuk.
i tutaj w to wyżłobienie wkładamy strzałę i naciągamy, nie trzymając palcami bezpośrednio za cięciwe, tylko właśnie mamy tutaj ochronę na palce. W tym momencie jesteśmy w stanie dużo więcej strzałów wykonać i nam się po prostu te palce nie męczą. Ja mam na przykład taką trzypalczastą rękawicę. Ona spełnia dokładnie te same cechy, co taka skórka, tylko po prostu ją zakładamy na rękę. Bawiąc się w łucznictwo, gdzieś te strzały musimy przetrzymywać. No, czyli generalnie też musimy sobie, znaczy musimy, jeśli oczywiście chcemy, kupić taki kołczan, który sobie możemy założyć tutaj gdzieś do pasa, z tej albo z tej strony, albo gdzieś tam na plecach, jak Robin Hood. No i też z takiego kołczana właśnie wydobywamy strzały i strzelamy. I to z grubsza byłoby wszystko. Oczywiście, no nie oszukujmy się, nie wyczerpaliśmy tematu łucznictwa tak do końca, ponieważ tych zagadnień jest dużo więcej, ale takie ogólne zagadnienia Wam przedstawiłem. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi będziecie w stanie kupić swój pierwszy łuk, tak żebyście po prostu nie żałowali. Na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli film Wam się podobał, jeśli w ogóle to łucznictwo Was zainteresowało, to dajcie łapkę w górę, może dajcie jakiś komentarz pod spodem. To z pewnością nagramy jeszcze nie jeden film o łukach, o sztuce strzelania, jakichś tam technikach i tak dalej. I co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! O, i widzicie, i tu jest dobry przykład niezastosowania karwasza jako osłony na przedramie. Mój operator Adik strzelił sobie kilka razy z łuku, nie założył karwasza.